Nie obchodzi mnie wasza niemądra punktacja, pando. Małpo, to był podstępny i zdradziecki atak. Świetnie. Na tym polega atak znienacka. Przeciwnika trzeba zaskoczyć. Widzisz? Zaskoczyłem cię. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać Przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Hop, stary! Przeskrobaliście coś znowu? Co? Coś ty... Nie przejęliście się tą karteczką? Karteczką? No a jaką? W kratkę czy gładką? Wydurnie, niszczyciel światów wszystkich zabije! Mam pomysł, ale potrzebuję czasu. Zajmijcie go czymś! Przybędzie do nas poranka pewnego, wybranie do twarzy koloru żółtego. On klocek oporu odnaleźć zdoła, choć ziemią pokryty jest dookoła. I wsparcie armią, gdzie każdy chwat stanie do walki ze złem, by zniszczyć Kropleja i ocalić świat. Tak zdobędzie chwałę i szacunek, i serce niewiasty, w której gustuje. A wszystko to prawda, bo się rymuje. A skąd się wzięły ślady świni na suficie? Spider-Chrum, Spider-Chrum, robi tupu-tup jak to Spider-Chrum. Kto by sieć, chciałby mieć dobry żart, świnki wart. Oto właśnie łun to Spider-Chrum. A ten co tu robi? Został wybrany do... Nieważne! Możesz mi pomóc? To twój przyjaciel? Jeszcze się nie znamy! Złap go za nogi! Kiedy to zdejmiemy, pogadamy z nim w cztery oczy! Ach, jeśli tylko będzie chciał! Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Płazy. Co, kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Nic, kurwa, nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty, ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Co ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Utrzymać się, bojowy! Zmasakrują nas! Zachować zwarty szyk! Zwarty szyk! Zachować zwarty! Uj. Nie mają napoju. To tylko blef. Oni blefują! Nie mają napoju magicznego! Zewrzeć szyki! Do ataku! To tylko blef! Czy to takie zabawne, że ktoś się nie wyspał i w dodatku poobijał? Wybacz, naprawdę nie chciałem cię urazić, ale bawią mnie spadające krople rosy. Ja jestem kroplą? Jasne! Narodziłeś się tej nocy. Powstałeś, gdy temperatura spadła i wzrosła wilgotność powietrza. A gdy temperatura wzrośnie, to ja wtedy zniknę? Cóż, tak się zwykle dzieje z kroplami rosy. Parują, gdy jest gorąco. Co to za dźwięk? Nieudany eksperyment. Powrót do biomaterii. Powolny proces. Przynajmniej najpierw je zabij. Wysiłek na marne. Stworzenia niedługo umrą. Ból nieważny. Abaturze, kiedy tak mówisz, niemal zaczynam cię sobie przypominać i czuję gniew. Gniew w
Wytwór adrenaliny, odpowiedź na stres, zagrożenie. Nie ma zagrożenia, nie ma gniewu. Pozwól, że ja to ocenię. A gdzie jest Chris? Zasada pierwsza! Zwracacie się do mnie, per panie kucharzu! Zrozumiano! Tak jest, panie kucharzu! Będziecie spać, kiedy pozwolę spać! I będziecie jeść, kiedy pozwolę jeść! Czy to jasne? Tak jest, panie kucharzu! Zasada druga! Jeśli będziecie chcieli zrezygnować, pójdziecie do portu wstydu i zadzwonicie dzwonkiem! A teraz zasada trzecia! Pierwsza osoba musi się poddać już dzisiaj! Ten dzień się nie skończy dopóty, dopóki ktoś nie odpadnie! Teraz ruszcie tyłki i na plażę, żołnierze! Rochę, rochę! Daj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasnął, ale napiłbym się dobrej żytni, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. To jedźmy. O, George, myślałem, że śpisz, a ty chcesz kleszcza? Zastanawiasz się, dlaczego je noszę. Ja je pożyczyłem, bo dlatego, że ja potrzebowałem szczęścia. Tak, tak. I wiesz co, wiesz co, miałem fart! To są szczęśliwe gacie! A może bym jeszcze w nich sobie pochodził? Dobra. Daj mi jeszcze tylko coś zrobić. Co? Uciec! Już się zbliża. Czysty ogień. Nie będzie przebacz. Nie będzie litości. To jest zbijany. Ludzie, ależ ja to lubię. Rzucać piłką, nie dać się trafić, wszystko inne przechodzi. Pytanie? Jeśli my, potwory, mamy grać z kosmitami w zbijanego, to gdzie jest piłka? Co to? Odłożyłem trzy piłki, zanim was tu zawołałem. Gdzie są te... Zaczynają podstępy! Zbity! Tak, poświęcenie się sztuce owocuje zdobyciem artystycznej wolności. Kto chce koszulkę naszego sponsora, nieziemskiej szynki? Ja chcę koszulkę! Pani koszulkę! Tak, nieziemska szynka! Najobrzydliwszy produkt znany człowiekowi. Teraz 63% więcej nieziemskości! Au, moje drugie oko! Albo my wykończymy je, albo one nas. To jest jedyny sposób. Jeśli znajdziemy ich leże i je zniszczymy, odlecą. Poszukają innego domu. Próbujmy dalej, zanim wszystko zamarznie. Jak dotąd żaden okręt nie wrócił. Jesteśmy wikingami, to ryzyko zawodowe. Kto ze mną płynie? A ja właśnie się ożegnam. Ja dziś serwisuję to. Dobra. Ci, którzy zostaną, niańczą czkawkę. Ja płynę z tobą stoi. No, i to rozumiem. Nowa świecąca klinga. Fajna, nie? Dodałem bajery. A teraz... Dosyć! Nie po to cię uwolniłem, żebyś mi go zabijał, Skalker. Robisz papa. No dobra. Muszę iść do biblioteki i poszukać książki o gorylu. Znowu! Uśmiechnij się, szef. Wyglądaj szczęśliwie. O, tak dobrze. Wytrzymaj. Dobrze, ale rano będę miał zakwasy. Baba musi być dobrym fotografem, bo szef wyglądać jak gwiazda. To nie jest twoja zasługa! Moi naukowcy stworzyli aparat, który sprawia, że wyglądam o wiele młodziej. Ale aparat z pewnością działa, szef. Odejmuje ci lat. Naprawdę? To nie żałuj filmu. A szef jeździ praktycznie wszędzie. Żebyś wiedział, zorganizowałem sobie nawet taki fikuśny, obwoźny kramik. Piękny. No, kurwa, wiadomo. Mówię ci, to był strzał w dziesiątkę. Zbiłem na tej wojnie małą fortunę. Żołnierze chodzą bez przerwy. A wiesz, co się dzieje, jak im chuj strzeli buty? Nogi im krwawią i ropieją. Każdy żołdak majątek wyda, żeby tylko mieć wygodne kamasze. Jak dotąd nie powiedziałeś mi, jak odkryłeś, kim jestem. Jak wiesz, jestem właścicielem wielu fabryk. I nie tylko. Batman potrzebuje drogiego sprzętu, co jest oczywiste. Moi ludzie szybko sprawdzili bogaczy zamawiających rzeczy, które byłyby przydatne Batmanowi.
Talia zaś wytypowała jednego, Bruce'a Wayne'a. Ciekawe, na jakiej podstawie? Mogę pomóc? Nie, nie trzeba. Jak mawiał Napoleon, silna wola łatwo pokona słabe ciało. Jestem BHK, ten, który gromadzi. Zabijam i zbieram esencje. Przychodzę do ciebie, bo czuję, że się zmieniasz. Cały Zerus to czuje. Cały Zerus się tego boi. Ciebie również. Najdziwniejsze, że jest w mieście osoba, której ta cała sytuacja w ogóle nie dotyka. Ten człowiek, jemu szczęście zdaje się sprzyjać. Ruletka jest taka prosta. Zwłaszcza, gdy ktoś ma tyle szczęścia, co ja. Jeśli tak dalej pójdzie, to kasyno zbankrutuje, a razem z kasynem zbankrutuje rząd, a razem z rządem zbankrutuję ja! Tom, na granicy kanadyjskiej wrze wielu przywódców politycznych snuje plany, jak poradzić sobie z nowo powstałą blokadą granicy. Kanadyjski rząd ma wszelkie prawo wznieść taki mur. A jednak musimy zapytać, dlaczego uznali to za konieczne. Nie, ruchać ich i ciebie też. Chcę zobaczyć, czy naprawdę mają tam fajny szajs. Potrzebujemy tu... Ty masz obleśną szparę, a ty w opór zwietrzałe jaja. Kanadyjczycy nie mogą tego robić. Te głąby nie rozumieją, że tysiące ich rodaków przebywa tu nielegalnie. A to wy nie wznieśliście muru? Morda w kubeł, cwaniaku. Jeszcze się policzymy. Załatwię sprawę i dostanę się tam. Odrosła. Zawsze odrasta. Winszuję zdrowia. Nie chcesz usłyszeć tej historii? Niech będzie moja strata. Mów. Przyszli wojownie. Wiedzieli, że nie zabiją. To złapali. Przekuli łańcuchem. Zamknęli tu. Wiesz, co zrobiłem? Odgryzłem sobie nogę i się uwolniłem. Z każdym kęsem ryłem z bólu. Rygałem krwią. To by pomyślał, że odgryzanie własnych kończyn może boleć. Przyszedł Lenny Turtletaub. Dzięki, słonko. Właśnie sobie robię film z Kate Blanchett. I słyszę, że ona robi z Cameronem Crowe'em jakiś film o czastuszkach. Jak to powiedziałem Edowi Porterowi na premierze Napadu na Ekspres. Aaa! Zaraz wjedzie na mnie pociąg! Co jest kurde grane? A skąd mam wiedzieć? Eva Braun była projektem Vanessy. I cała krew w piach. Teraz Quentin Tarantulino wsadza mi łapy w dupę aż do łokcia, bo tak się jara komedią romantyczną. Zapiszę twe imię w mym maleńkim nekronomikonie. Puk, puk. Czy mają państwo chwilę, by porozmawiać o śmierci? Jak brzmiało to zaklęcie? Ach tak, Drogi pamiętniczku, dziś poznałem wspaniałego gula. Przykro mi, jestem zabukowany na... wieczność. Urgot, na tę dolegliwość przepisałbym śmierć. Nawet Bauman nie ma tak świeżych brataratek. O, idealne. Nie mają tu w mieście czegoś oprócz obrzydliwego kosmicznego żarcia? Bo czemu nie ma sklepów z kosmicznymi grami wideo? Gry wideo lasują mózg, Ben. Byłbym zapomniał, lasowane muszczki Rocky. Muszę wypełnić wolę patriarchów. Jestem ich oczami, kiedy chcą patrzeć. Jestem ich pięścią, kiedy chcą uderzyć. Jestem ich pochodnią, kiedy chcą nieść światło prawdy. Wysłali mnie w miejsce, gdzie spadł niebiański ogień. Mój umysł jest czysty.
uwolnię Tristram od umarłych, których ożywił ogień.